czy odłączycie, pierwsze, odłączycie Kościół od państwa, żeby nie był finansowany 700 tysiącami złotych, na przykład jedna parafia? Tak, jesteśmy za rozdziałem Kościoła i państwa i nawet jeden z naszych konkretów mówi na przykład o bardzo jasno niefinansowaniu przedsięwzięć Kościoła o charakterze gospodarczym typu Rydzyk, ale również są inne rzeczy związane z likwidacją funduszu kościelnego, jak i również pozycją religii w szkole. A czyli rozumiem, że ojciec Rydzyk już nie będzie liczył na żadne dotacje, tak? Ten kranik będzie zdecydowanie zakręcony.